Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy takie oto wspaniałe goloneczki po bawarsku. Danie bardzo łatwo w przygotowaniu, jednak jedyny minus to czas oczekiwania na tą pyszną golonkę. Zapraszam na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania golonek. Do przygotowania golonek po bawarsku potrzebujemy wieprzowe golonki. Mogą to być tylnie, bardzo mięsiste i bardzo smaczne. Do tego będą przyprawy. Dokładny opis właśnie się Państwu ukazuje. Ja tutaj mam około 4,5 kg mięsa z golonek. Proszę, golonki umieściłam w szybkowarze, można je gotować również w garnku do momentu, aż będą w miarę miękkie. Tak więc teraz dodam przyprawy i wleję wodę. Do garnka z golonkami dodajemy około 3 liście laurowe, 4 kulki ziela angielskiego, kilka kulek pieprzu, do tego duża łyżka soli i łyżka słodkiej papryki pomieszanej z ostrą. Teraz będziemy gotować, aż mięso będzie prawie miękkie. Golonki już się ugotowały. O, proszę, tak wyglądają. Muszą być ugotowane do momentu, aż widelec będzie wchodził w mięso. Moje już ostygły, tak więc ja sobie je wyciągnę do miski. Tak wyglądają goloneczki po ugotowaniu. Do zapiekania golonek potrzebujemy duże naczynie żaroodporne lub dwa mniejsze. Na dno naczyń rozłożymy odrobinę cebuli. I teraz nasze golonki nie są fest rozgotowane, tak więc takie mają być. Skórkę nacinamy w kratkę. Golonki teraz trzeba dobrze przyprawić. Ja tutaj mam główkę przyciśniętego czosnku, taką mniejszą główkę. I będziemy nacierać solą, pieprzem, słodką papryką i pieprzem kajennym dowolnie. I teraz każde golonko nacieramy czosnkiem. Golonki ułożymy w naczynia. Jedno duże dam do mniejszego naczynia, a dwa mniejsze do drugiego. No i teraz najważniejszy składnik, piweczko. Wlewamy jego tyle, aby zakryło dno. Czyli pół litra piwa wystarczy na dwa takie golonka. Golonki pieczemy od 1,5 godziny do 2, w zależności jak szybko będą się piekły. Wierzch możemy nakryć folią, gdyby się za bardzo spiekały. Jednak ja na razie zostawię odkryte i będę je piekła w temperaturze 180 stopni termoobieg. Golonki już się ładnie zaczynają zarumieniać. Tak wyglądają goloneczki po godzinie pieczenia, jeszcze pół godziny i myślę, że wystarczy. No i proszę, golonki upieczone. Półtorej godziny i takie oto wspaniałości, gotowe do jedzenia. No i proszę, nakładamy. Ja wezmę taką dużą golonkę. Golonkę podajemy z kapustą, ziemniaczkami, frytkami. Różnego rodzaju kapustą zasmażaną. No i proszę, tak wygląda goloneczka. Jest pięknie przypieczona, mięciutka w środku. Polecam do tego przygotować sos tatarski. No i jeszcze przekroimy, żeby Państwo zobaczyli, jaka jest w środku. Mięciusieńka. No i jeszcze spróbujemy tej pyszności. Ja to sobie kawałek pokroiłam. Super, bardzo mięciutkie, smaczne. To golonko jest troszeczkę ostre. Musicie o tym wiedzieć, że ostrość regulujemy sami. Jednak ja takie właśnie lubię. Chrupiąca skórka z zewnątrz, mięciutkie mięsko w środku. Golonkę piekłam, to znaczy golonki piekłam 1,5 godziny w temperaturze na początku 200 stopni. Później zmniejszyłam do 180, także piekły się cały czas i nie przykrywałam je folią. Tak więc ta skórka jest wypieczona i chrupiąca.
Gdybyście piekli mięso dłużej, po prostu później się rozpadnie, albo będzie bardziej miękkie. Jednak taka golonka jest idealna, bo nawet jak ostygnie, można ją pokroić do pieczywa na kanapki. Moi drodzy, to jest mój przepis na golonkę po bawarsku. Tak więc subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.